Cześć, z tej strony ja, Anna Salwa, trenerka zdrowia. Od dłuższego czasu jestem ogromną zwolenniczką i fanką, mogę wręcz powiedzieć, ergonomii. Ergonomii pracy, która zapewnia nam prawidłową jakość naszej pracy, dostosowaną do naszej fizjologii i do naszego ciała. Po pierwsze, powód jest taki, że ja dawniej miałam zdecydowanie pracę w ruchu. Byłam szkoleniowcem, trenerem sportu, fitnessu. Natomiast później, kiedy zaczęłam więcej pracować szkoleniowo, ale też pracować przy biurku, przy komputerze, z pacjentami, dużo więcej zaczęłam siedzieć. I jeszcze dwa porody do tego się dołożyły i zaczęłam po prostu odczuwać bardzo mocne bóle pleców. Druga rzecz jest taka, że to spotykając się już z moimi podopiecznymi, z klientami, prowadząc szkolenia w firmach, zauważyłam, że większość ludzi ma problem właśnie z bólem kręgosłupa, z nieodpowiednią postawą, a wpływa to też na naszą senność, na pogorszenie się nawet naszego zdrowia. I to, co też ważne, spada nasza efektywność pracy. Rzecz, którą robimy zazwyczaj najczęściej i najdłużej w ciągu czasu naszej pracy, to siedzenie. Nieprzypadkowo mówi się, że siedzenie to palenie XXI wieku. Możemy teraz już pracować przy biurkach stojących, tak zwanych standing desk. Niektórzy nawet starają się iść o krok dalej z walking deskiem. Natomiast jednak, jeżeli siedzimy, to wiele osób mówi, że wtedy zdecydowanie lepiej może się skoncentrować. Pytanie, co zrobić, co możemy zrobić w pozycji siedzącej, żeby jednak zadbać o prawidłową postawę? I tutaj pokażę Wam jedną z najnowszych technologii, którą możemy zastosować czy to w swoim biurze, czy w swoim domu, czy nawet zabrać ze sobą na wyjazd. Od jakiegoś czasu testuję taboret, ale tak naprawdę słowo taboret nie do końca pasuje do Active Base. Dzięki temu, w jaki sposób zaprojektowany został Active Base, możemy w sposób aktywny mobilizować całe nasze ciało, nasz kręgosłup i kształtować prawidłową postawę. Mamy tutaj tak naprawdę kilka poziomów zaawansowania. Pierwsza pozycja, taka zupełnie neutralna, to jest tak, jakbyśmy siedzieli po prostu na stołku. Natomiast ten stołek jest odpowiednio wyprofilowany. Dbamy o to, żeby mieć kąt 90 stopni podczas siedzenia. I przez to, że nie mamy oparcia, to mobilizujemy właśnie nasz kręgosłup do odpowiedniej pozycji siedzącej. Mamy tutaj oczywiście regulację wysokości, ale to, co jest istotne, to są dwa stożki. Ten górny stożek możemy po prostu odkręcić. I jeżeli go odkręcimy, to nasze siedzisko zaczyna się ruszać. I dzięki tym ruchom możemy wzmacniać nasze mięśnie poprzez skurcze izometryczne, czyli właśnie które pobudzają nasz układ mięśniowy, a także stabilizować postawę i wpływać na poprawę naszej równowagi. Takie siedzenie tak naprawdę mobilizuje całe nasze ciało, a co jest ciekawe, mamy również kolejny stopień zaawansowania, kiedy ten dolny stożek również możemy podkręcić do góry i wykręcić taką kulkę, która się pod nim znajduje. I to już trochę dla niektórych może na początku przypominać jakieś cyrkowe sztuczki, ale też spokojnie do każdego tego poziomu dochodzimy powoli. Jak korzystać w ogóle z Active Base? Zalecane jest, żeby na początku stosować je przez około 2 minuty i stopniowo dochodzić do 20-30 minut takiej aktywnej pracy właśnie z wykorzystaniem Active Base. Na pewno nie zastępuje nam to fotela, najlepiej ergonomicznego, ale możemy to stosować wymiennie, ponieważ przy siedzeniu na Active Base cały czas mobilizujemy nasze mięśnie. Musimy też im dać czas na odpoczynek, dlatego ja osobiście stosuję właśnie Active Base na zmianę z fotelem. Na początku stosowałam krócej, bo czułam zmęczenie w tym odcinku lędźwiowym i moje mięśnie rzeczywiście szybciej się męczyły. Natomiast poprzez samo siedzenie, tak naprawdę przez już 2 miesiące
na Active Base poprzez również wykorzystywanie właśnie tych różnych pozycji i różnych możliwości tego stołka, już czuję, że moje mięśnie się wzmocniły, nie odczuwam teraz bólu i czasem nawet się zapomnę i nawet godzinę zdarza mi się czy dwie siedzieć na tym stołku i jest on naprawdę bardzo wygodny. Standardowo Active Base wygląda w ten sposób. Tutaj ma takie nakładki, które zapobiegają temu, żebyście się z niego zsunęli. Też są wykonane z takiego materiału, że są naprawdę wygodne. Natomiast jeżeli ktoś rzeczywiście bardzo dużo siedziałby przy stołku, to można dokupić sobie pokrowiec. Ja ten pokrowiec standardowo też już mam od jakiegoś czasu założony i w ogóle go nie ściągam. No i wtedy już zupełnie jest to bardzo wygodne siedzisko. To, co według mnie jest ważne, to profilaktyka. Właśnie zastosowanie tego typu rozwiązań daje nam odpowiedni nawyk ruchowy, a również zapobiegamy zaburzeniom dotyczącym układu szkieletowego, czyli między innymi właśnie tym standardowym bólom pleców, bólom tutaj szyi, czyli tak naprawdę tutaj nasz kręgosłup w odcinku szyjnym, a także różnego rodzaju nawet zapaleniom stawów. Active Base stosowane jest także do rehabilitacji i można wykonywać tutaj różnego rodzaju ćwiczenia. Natomiast polecam Ci, jeżeli jesteś zainteresowany i chcesz wypróbować ten produkt, to zacznij naprawdę od podstaw, od paru minut dziennie, a potem zwiększaj sobie tą mobilność, wykonuj delikatnie różnego rodzaju ćwiczenia i pamiętaj o tym, żeby jednak tak samo jak na każdym innym siedzeniu starać się utrzymywać tą prawidłową postawę. Natomiast tutaj będzie to zdecydowanie łatwiejsze, bo sama konstrukcja i ergonomia tego stołka sprawia, że tą postawę utrzymujemy. Active Base został stworzony, wymyślony we Francji i co ważne, jest też produktem, który spełnia, ma bardzo wiele certyfikacji, certyfikatów, jest polecany przez lekarzy, ma również certyfikat, który umożliwia korzystanie z niego w jednostkach edukacyjnych, korzysta z niego również wielu rehabilitantów, dlatego jest to naprawdę sprawdzony, dobry jakościowo, to również sama mogę powiedzieć, opatentowany produkt, naprawdę bardzo wysokiej jakości, z takiej półki premium. Mam nadzieję, że to jest jedno z rozwiązań, które pomoże Ci zadbać o ergonomię w swojej pracy, bo jak pokazują wyniki badań, tylko 2% stanowisk pracy w Polsce spełnia standardy ergonomii. Bo naprawdę, dbając o nasze ciało, które jest najważniejszym narzędziem naszej pracy, możemy nie tylko poprawić swoją efektywność, ale być zdrowsi, lepiej się czuć i nie borykać się na co dzień z bólem. I tego właśnie Ci życzę. Pozdrawiam ciepło, Joanna Salwa.